Geopolityczny dziennik analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Wczoraj 10 lutego Polskę odwiedził premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Spotkał się między innymi z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. Tego samego dnia. Do Polski w ramach tzw. wzmacniania wschodniej flanki NATO przybyło 350 żołnierzy brytyjskich. Podczas tego spotkania padły, moim zdaniem, bardzo istotne, istotne słowa, które wypowiedział właśnie Boris Johnson, i myślę, że warto je tutaj przytoczyć. Brytyjski premier powiedział: Polska ma kluczową rolę w europejskim bezpieczeństwie. Kiedy Polska jest zagrożona, Wielka Brytania zawsze jest gotowa pomóc. Podobnie jak Polska zawsze była i jest gotowa pomóc nam. Koniec cytatu. No, myślę, Szanowni Państwo, że każdy, kto ma elementarną wiedzę historyczną, wie, ile warte są brytyjskie gwarancje. Pamiętamy rok 1939, pamiętamy te gwarancje udzielane przez brytyjskich polityków i co tak naprawdę wydarzyło się we wrześniu 1939 roku, jak wyglądało niewypełnienie tych gwarancji bezpieczeństwa przez Wielką Brytanię. Niemniej jednak ta wizyta i te słowa Borisa Johnsona każą zapytać o strategię Wielkiej Brytanii po Brexicie, po wyjściu już z Unii Europejskiej. Myślę, że zbyt rzadko mówimy w Polsce na temat właśnie tej nowej strategii określanej jako strategia Global Britain, Globalnej Brytanii. Dani... Mm. No i myślę, że warto się, temu, warto się temu jak najbardziej przyjrzeć, tym bardziej, że we wrześniu ubiegłego roku rząd brytyjski opublikował taki, taki dokument, który nosi tytuł Zintegrowany Przegląd. Jest to dokument o oznaczeniu strategicznym, który wyznaczył kierunek polityki obronnej, polityki bezpieczeństwa, a także polityki zagranicznej Wielkiej Brytanii do 2030 roku. Zaraz po opublikowaniu zintegrowanego przeglądu, Londyn także wyznaczył, Dał nową strategię obronną, dotyczącą także rozwoju sił zbrojnych. To dwa bardzo istotne dokumenty, które ukazały się w 2021 roku. No, można powiedzieć, że to jest takie zwieńczenie tej debaty strategicznej o roli Wielkiej Brytanii właśnie po Brexicie. No i w tych dwóch dokumentach zawarta jest taka ambitna wizja globalnej Brytanii, kraju, który ma być zaangażowany na całym świecie, i handlowo, i dyplomatycznie, i militarnie, kraju, który ma postawić na innowacje. No i y, też ba, znalazły się tam bardzo ważne zapisy o wyzwaniach, czy o niebezpieczeństwach dla systemu, systemu bezpieczeństwa obszaru euroatlantyckiego. No, za największe wyzwanie obsza, dla obszaru euroatlantyckiego Londyn uznał Federację Rosyjską, natomiast za największe wyzwanie w wymiarze globalnym Chińską Republikę Ludową. I rzeczywiście od ubiegłego roku widać to bardzo wyraźnie w polityce, w polityce brytyjskiej. W tej coraz silniejszej rywalizacji międzynarodowej, Wielka Brytania chce wydawać jeszcze więcej na obronność, ale inaczej przesuwać priorytety. Zdecydowanie, mają tutaj ulec zwiększeniu te wydatki na marynarkę wojenną, na siły powietrzne, na różnego rodzaju innowacje zbrojeniowe, natomiast chociażby kwestia wojsk pancernych nie jest już traktowana priorytetowo przez właśnie Rząd Zjednoczonego Królestwa. Z punktu widzenia bezpieczeństwa państw takich jak Polska, które są określane jako państwa na tzw. wschodniej flance NATO, no niewątpliwie te zdolności brytyjskie do ewentualnej pomocy należy oceniać przez perspektywę właśnie tych dokumentów. W mojej ocenie, mała, mobilna. Nasycona wysokimi technologiami armia, jest zdecydowanie potrzebna Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o udział w misjach, różnego rodzaju właśnie w różnych zakątkach świata. Ale już z punktu widzenia obrony wschodniej flanki NATO, te braki, jeśli chodzi o sprzęt pancerny, jednostki pancerno-zmechanizowane, no niewątpliwie wskazują, że Wielka Brytania ma inne priorytety niż rozbudowę wojsk lądowych, i ta zdolność do prowadzenia. Wielkich operacji lądowych niewątpliwie jest bardzo mocno ograniczona, i co oczywiście z punktu widzenia właśnie tego potencjalnego teatru wojny na wschodniej Flance NATO jest bardzo, bardzo istotne. Warto zadać pytanie, jak brytyjscy strategzy, brytyjscy politycy. Dyplomaci widzą miejsce Wielkiej Brytanii w roku 2030, bo ten horyzont został właśnie w zeszłym roku nakreślony. No i myślę, że z punktu widzenia obecności na Indopacyfiku, na przykład, widać, że planuje się zdecydowanie zwiększyć brytyjską obecność w tym, w tym regionie. Tutaj przede wszystkim chodzi o to, aby, aby wspierać Stany Zjednoczone, aby także powstrzymywać, powstrzymywać wzrost potencjału. Chiński. chińskiej. No, niewątpliwie ten dokument, o którym wspomniałem, który nosi tytuł Zintegrowany Przegląd, bardzo mocno lansuje koncepcję globalnej Brytanii, gdzie już właściwie w programie wyborczym Partii Konserwatywnej w 2017 roku mogliśmy przeczytać, że Brytyjczycy są, jak to określono, globalnym, globalnym narodem. No i taki globalny naród ma globalne interesy. W związku z tym chodzi o to, aby, aby Wielka Brytania odgrywała rolę lidera w kwestiach obrony praw człowieka, czy walki z globalnymi wyzwaniami. Tutaj mówi się w tych dokumentach o kwestii zmian klimatycznych, kwestii walki z terroryzmem, czy kwestii związanych z walką z, z zagrożeniami epidemicznymi. Niewątpliwie ten ambitny plan oddziaływania globalnego i Bycia liderem, tak jak powiedziałem, o, w kwestiach wartości, no, oczywiście rozumianych przez, przez, pryzmat interesów, przez pryzmat interesów Londynu, będzie warunkował także zwiększenie wydatków obronnych. I tutaj szacuje się, że do 2025 roku Wielka Brytania ma zwiększyć wydatki obronne do ponad, nieco ponad 47,5 miliarda Funtów. To jest oczywiście bardzo duży wzrost, to jest jeden z naj, no chyba największy wzrost od kilkudziesięciu, od kilkudziesięciu lat. Jeśli chodzi o współpracę sojuszniczą, to Londyn ma opierać swoje bezpieczeństwo na specjalnych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, obronie zbiorowej w ramach NATO, a także aktywności w ONZ. Osobne miejsce bardzo istotne, moim zdaniem, poświęcono brytyjskiej soft Power, która rzeczywiście ma, ma Wpływy, wpływy geopolityczne Wielkiej Brytanii. Ta narracja o globalnej Brytanii taka, i, i taka szeroka wizja odgrywania istotnej roli Wielkiej Brytanii, no, trzeba powiedzieć, że, że także zawiera bardzo istotne elementy, jeśli chodzi o relacje partnerskie z, z, z średnimi potęgami, jak to określono. I tutaj. Oprócz oczywiście tej dużej potęgi jakim są, i mocarstwa, jakim są Stany Zjednoczone, mówi się o rozwijaniu przyjaznych relacji z Niemcami, Francją, a jeśli chodzi o Indo-Pacyfik, także z Japonią. To bardzo ciekawe, że ten zwrot na Indo-Pacyfik, który już wykonały Stany Zjednoczone ponad dekadę temu, właśnie teraz także przyświeca Wielkiej, Wielkiej Brytanii. W tym zakresie, no tutaj widać i to rozwijanie interoperacyjności z siłami zbrojnymi Stanów Zjednoczonych. Wspólne plany, plany zbrojeniowe, ale także widzimy nowy sojusz wojskowy AUKUS z Australią, który Wielka Brytania i Stany Zjednoczone podpisały 16 września 2021 roku. No, niewątpliwie widać, że te zdolności do, do współdziałania z Amerykanami są cały czas rozwijane, ale także zdolność do współdziałania z Paryżem na przykład jest tutaj mocno akcentowana, tutaj mówi się o brytyjsko-francuskich siłach, połączonych siłach, które w ramach brytyjskich połączonych sił ekspedycyjnych miałyby, miałyby właśnie stanowić jeden z takich bardzo istotnych, kluczowych elementów współpracy wewnątrz Sojuszu Północnoatlantyckiego. No niewątpliwie to, to większe zaangażowanie na Indo-Pacyfiku przykuwa tutaj uwagę, no, ta bliższa kooperacja wojskowa w ramach, w ramach tego Sojuszu Pięciorga Oczu czy w ramach jeszcze innego, innego formatu, który się określa mianem Five Power Defense Arrangements, czyli Australia, Nowa Zelandia, Malezja, Singapur i Wielka Brytania wraz ze współpracą z Indiami, Japonią czy Koreą Południową ma być bardzo ważnym elementem. No tutaj niewątpliwie tym ogromnym aktywem brytyjskim jest marynarka wojenna. Na w obszarze Indo-Pacyfiku. Mają okresowo właśnie wykonywać swoje operacje zarówno grupa uderzeniowa lotniskowca Queen Elizabeth, czy okręty patrolowe, okręty desantowe, a w przyszłości mówi się także o obecności brytyjskiej w postaci fregat typu 31. Ta polityka powrotu na wschód od Suezu, to tak jest często określane, w wymiarze wojskowym jest już zresztą realizowana od kilku lat. Ale warto zauważyć, że dotychczas koncentrowała się przede wszystkim na Bliskim Wschodzie. W latach 2018-2019 Wielka Brytania otworzyła bazy swojej marynarki wojennej w Omanie i w Bahrajnie, co Niewątpliwie bardzo wzmocniło tę obecność brytyjską w tej, w tej części świata. Natomiast no, po tych doświadczeniach, które i Amerykanie, i Brytyjczycy zebrali w Afganistanie i w, w Iraku, no, raczej mało prawdopodobne wydaje się, aby w ciągu tej, tej najbliższej dekady, do roku 2030, Wielka Brytania zdecydowała się na jakąś długotrwałą operację, która angażowałaby wojska, wojska lądowe. Myślę, że przede wszystkim różnego Rodzaju siły szybkiego reagowania byłyby używane, natomiast wojska określane jako wojska stabilizacyjne już raczej nie. I to również bardzo ważne, aby, aby ujmować tego typu właśnie cele brytyjskie, analizując stosunek i politykę Wielkiej Brytanii do takich państw jak Ukraina i Polska. Wielka Brytania nie w swoich dokumentach strategicznych nie zakłada żadnych długotrwałych operacji, które angażowałyby wojska lądowe, i to warto jak najbardziej podkreślić. Oczywiście, jeśli chodzi o rywalizację z Federacją Rosyjską czy z Chińską Republice, Republiką Ludową, mówi się bardzo wiele o sztucznej inteligencji, o obecności w cyberprzestrzeni, o systemach załogo, zało, bezzałogowych, o zdolnościach kosmicznych. I tak dalej. Natomiast warto tutaj zauważyć, że Wielka Brytania ma swój cel w, w antagonizowaniu także sąsiadów Rosji, w tworzeniu takich, no moglibyśmy powiedzieć, zderzaków strategicznych i niewątpliwie wspieranie dzisiaj Ukrainy do zbrajania jest obliczone na, na, na wywarcie nacisku na Federację Rosyjską. Tutaj nawet niektórzy politycy brytyjscy mówili o, o tym, aby Ukraina stała się drugim Afganistanem dla Federacji Rosyjskiej, co z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego jest oczywiście katastrofalne. No, posiadanie za wschodnią granicą drugiego Afganistanu nie wróży absolutnie niczego, niczego dobrego. Z punktu widzenia właśnie rozwoju polityki bezpieczeństwa i polityki obronnej Wielkiej Brytanii, no niewątpliwie nie są one w mojej ocenie z, z, zbieżne z interesami polskimi. To silne zaangażowanie, ten silny pivot na Pacyfik, ten to dążenie do pivotu na Pacyfik, do wzmocnienia swojej obecności na Indo-Pacyfiku, no, niewątpliwie musi się odbić także na zdolnościach do, zdol, do zdolnościach projekcji siły w Europie, w Europie wschodniej. No i trzeba to też jasno powiedzieć, że tych 350 żołnierzy, którzy dołączyli już do do 100 do kostu żołnierzy brytyjskich w Polsce, to jest kropla, kropla w morzu w ewentualnej oczywiście jakimkolwiek większym, większym konflikcie. I tak jak powiedziałem, najważniejsze dokumenty strategiczne Brytyjskie, które zostały przyjęte w roku 2021, jasno wskazują na to, że Wielka Brytania nie może sobie pozwolić na żadną długotrwałą operację lądową. Dziękuję Państwu za uwagę.